Cześć kochani, witam Was gorąco w smakowitych daniach i zapraszam dzisiaj na gotowany sernik z kajmakiem i orzechami. To wyśmienity deser dla wielbicieli słodkości, a do tego bardzo prosty w przygotowaniu. Będzie znakomitą propozycją na wielkanocnym stole. Zapraszam do oglądania filmiku. Herbatniki miksujemy w malakserze do uzyskania konsystencji bułki tartej. Orzechy włoskie drobno siekamy. Masło rozpuszczamy w garnku na małym ogniu. Do miski wsypujemy zmiksowane ciastka oraz posiekane orzechy. Wlewamy roztopione jeszcze ciepłe masło i całość mieszamy. Tak przygotowany spód sernika przekładamy do tortownicy wyłożonej papierem do pieczenia i dokładnie rozprowadzamy, delikatnie dociskając łyżką. W kolejnym etapie do garnka przekładamy twaróg, dodajemy cukier oraz cukier waniliowy, miękkie masło i jajka. Wszystko miksujemy do połączenia się składników. Następnie garnek stawiamy na małym ogniu i całość podgrzewamy, stale mieszając. Gdy masa zrzednie, ale nie będzie jeszcze ciepła, wsypujemy budyń, ciągle mieszamy i gotujemy do chwili, aż będą powstawać pękające pęcherzyki powietrza. Masę serową zdejmujemy z ognia i studzimy około 10 minut, po czym wlewamy na spód herbatnikowo-orzechowy i starannie ją rozprowadzamy. Tak przygotowane ciasto wstawiamy na kilka godzin do lodówki, aby stężało. Następnie do miski przekładamy lekko podgrzaną masę kajmakową. Dodajemy połamane orzechy włoskie i wszystko razem łączymy. Tak przygotowaną masę dokładnie rozprowadzamy po wierzchu ciasta. Gotowe ciasto ponownie wstawiamy na kilka godzin do lodówki. Po więcej pysznych przepisów zapraszam na mój kanał Smakowite Dania oraz na bloga smakowitedania.blogspot.com.